Nazywam się Adam Berezecki, Szejman Wowkę. Urodziłem się w 1908 roku nad Niemnem niedaleko Nowogródka na dzisiejszej Białorusi. Mieliśmy 10 hektarów gospodarstwa i pracowałem tam do przyjścia Niemców. Uciekliśmy wtedy do Łódzka i tam przesiedzieliśmy w getcie. Kiedy zaczęła się zagłada, to znów uciekłem, do Łagru, ale stamtąd też trzeba było uciekać. Trafiłem do sowieckiej partyzantki i z niej też uciekłem. Przeżyłem wojnę. W 1946 osiadłem w Wałbrzychu, przy ulicy Stalina, numer 54/4. Pieniądze zarabiałem za przemycanie ludzi do strefy amerykańskiej dla organizacji BRICHA. Po języka hebrajskiego to jest ucieczka. Słowo to jest związane z organizacją sionistyczną, która miała na celu przerzucanie jak największą ilość ludności żydowskiej do Palestyny przez granicę tutaj głównie południową Polski w okolicy Kłodzka, Mieroszowa. Później drugi taki ośrodek to był na Nysie Łużyckiej, okolice Zgorzelca oraz tereny Szczecina. Te organizacje sionistyczne tworzyły taką koordynację, także działały wspólnie w kierunku przerzutu jak największej ilości mieszkańców. Był taki pan Weimann, on miał taką firmę, teraz byśmy ją nazwali przewozową, to były dwa konie, jakiś wóz. I on się zajmował też, współpracował z Brichą, pomagał przerzucać tych ludzi. Pamiętam, bo tam były takie właśnie moje koleżanki, w moim wieku dwie, Masza i Pola i jeden syn Grzesiu, Gregory. Oni przyjechali ze Związku Radzieckiego. I mieszkały tam dwie rodziny, nazywali się UNER. Dziewczynki chodziły do szkoły, bo to była szkoła żydowska w Wałbrzychu. No my jako dzieci to tu bawiliśmy się na podwórku, na klatce schodowej, bo to wtedy tak to było, ja miałam 6-7 lat, to co. Oni wyjechali, taka duża skrzynia tu stała na dole, oni tu wszystko pakowali, wyjechali do Ameryki. Bo starsza siostra, najstarsza siostra też miała koleżankę Żydówkę, z którą razem studiowała. Ona mieszka w Stanach teraz i jest lekarzem, dentystą. Jej rodzice też byli dentystami, mieszkali na Nowym Mieście. Tu na Pankiewicza też mieszkali Żydzi, także tu dookoła dużo było. Wspomnienia, jak ktoś zapyta, żeby tylko powiedzieć. Dużo ludzi było z Wałbrzycha, Legnicy czy Łodzi. Wyjechali przez Czechy albo Niemcy, później do Włoch i statkami do Palestyny. Niektórzy musieli długo czekać w obozach na Cyprze. Po nazwisku jednak tych ludzi wymienić nie umiem. Strażników to przekupywałem kilem słoniny. Mnie martwi jedno, że jak mnie tu dłużej potrzymają, to nie zdążę wyjechać na czas do Izraela, póki granice są otwarte. Ale taki głupi to ja nie jestem. Do niczego się nie przyznam. Chociaż ci ubecy mówią, że grozi mi 15 lat. W 1945 roku można powiedzieć, że nad Wisłą przebywało około 78 tysięcy Żydów. W lipcu 1946 roku było od 220 do 240 tysięcy, ale to było po fali repatriacji właśnie ze Związku Sowieckiego. Dodatkowo szacuje się, że do końca 1947 roku Europę Środkowo-Wschodnią opuściło około 250 tysięcy Żydów, w tym 140 z Polski. Ludność ta nie chciała wracać do Polski jako do cmentarzyska, chciała rozpocząć życie gdzieś indziej. Tutaj jest taki cytat z Wiesenthala, gdy został wyzwolony przez Amerykanów, bo on gdzieś tam się dostał do obozu koncentracyjnego na terenie Niemiec. Gdy został wyzwolony, to Amerykanie powiedzieli, że no to teraz będziesz mógł wrócić do Polski i dalej projektować domy.
On powiedział, że już nie chce tam wracać, bo musiałby się oswoić z tym, że żyje na cmentarzu. Pytał się mnie śledczy, dlaczego Żydzi wyjeżdżali w 1947, a w ten czas wypłynęły rozruchy, pogromy w Kielcach, Białymstoku, a w Krakowie i Łodzi to przecież wszystko wisiało na nitce. Bałem się mu powiedzieć, że przecież i w Wałbrzychu podrzucali listy, to u rabina, to znów pod naszą synagogę, żeby się Żydzi wyprowadzili do 24 godzin. Przecież na każdym domu, gdzie mieszkał Żyd, to wywrotowcy robili czerwone znaki i to nas straszyło. Moja narzeczona z rodzicami wcale nie spała, wszyscy byli ubrani i gotowi. Są wspomnienia pani Steli Miller-Madej. Ona w Krakowie mieszkała i ona przeżyła razem z całą rodziną dzięki liście Schindlera. I ona opowiadała o tym, jak ojciec, wracając do Polski, całował ziemię i bardzo mocno utożsamiał się z Polską. I on nie wyobrażał sobie tego, żeby wyjechać z Polski. To nie było też takie, że wszyscy chcieli wyjechać. To było tak, że rzeczywiście dużo ludzi, większość, no bo to z tych 250 tysięcy, które tam według różnych szacunków po II wojnie były jednocześnie w Polsce, to 170 tysięcy to do 48 wyjechało, czy tam 49, więc to są ogromne liczby. Po samym pogromie kieleckim z Polski w ciągu 3 miesięcy, lipiec, sierpień, wrzesień, wyjechało tam około 70-80 tysięcy. To są ogromne liczby. Znaczy wyjechało, uciekło tak naprawdę. Celem sionistów była emigracja do ówczesnej Palestyny, natomiast komuniści i ruch buddyści, to był taki odpowiednik jakby socjalistycznej partii, tak, oni współpracowali przed wojną z PPS-em, oni chcieli odbudowywać życie żydowskie tutaj. To słynna teoria osiedle żydowskie na Dolnym Śląsku. I te dwie opcje w jakiś sposób się kłóciły. Też paradoks tej władzy, bo ona z jednej strony dążyła do tego, żeby zapewnić tutaj bezpieczeństwo, ale ona nie potrafiła tego zrobić. To było coś, nad czym oni nie panowali. Tutaj też oni czuli się też bezpiecznie ze względu na ten stan tak naprawdę wojny domowej między komunistami, a podziemiem niepodległościowym. Abstrahując od tego, jakie tam były relacje między tymi ludźmi, to często to właśnie się odbijało na niewinnych ludziach, którzy tak naprawdę nie mieli nic do czynienia z władzą komunistyczną. I to najczęściej im się obrywało, no to jest takie trudne doświadczenie. Oni też nie chcieli przez to przechodzić. Oni woleli wszystko sprzedać i wyjechać. Byli biedni, ale jeszcze sprzedawali wszystko i do Palestyny przyjeżdżali jako biedacy. Prokurator pytał mnie, jak powstała organizacja Bricha. Ja nie frajer. Dam mu odpowiedź, to co wiem, to zaraz mi przylepią, że się interesowałem i że z nią pracowałem. Przecież mu nie powiem, że założycielami byli Żydzi z Wiednia i z Palestyny, a w Kłodzku siedział jeden Żydek, założyciel Dona w Kudowie Rapa Fori Marek. A jeszcze jakbym powiedział, że gdy Żydzi zjeżdżali z całej Polski do Kłodzka i spali na podwórzu i po schodach, to na dachu przy Szewskiej stał karabin maszynowy. Po co się mieszać? Ja nic nie wiem. Wiadomo, ta sytuacja była taka, że przy okazji tej emigracji żydowskiej, tam również emigrowali przeciwnicy ówczesnego rządu, ludzie, którzy chcieli wyjechać czy uciec z ówczesnej Polski, to najczęściej byli oficerowie, to im chodziło o to, żeby razem z tymi Żydami nie wyjeżdżał element, który im nie pasował, ze względów na to, że to byli jacyś działacze opozycyjni polscy. Kiedyś miałem taką fajną dziewczynę, Rumunkę. Byłem z nią w restauracji, a później poszliśmy do kina. Po drodze spotkałem Kormana. Powiedział, że u Friedricha jest grupa 3 ludzi i trzeba ich przeprowadzić przez rzekę. Zostawiłem dziewczynę i poszedłem. Była wśród nich wówczas taka mężatka Żydówka. 2 tygodnie wcześniej dała Friedrichowi auto za przeprowadzenie, a mnie obiecali za to pewne korzyści kawalerskie. Jak przeszliśmy do Niemiec, to zamieszkałem z nią na 2 dni. Siedząc w tej celi, rozmawiając w zaufany sposób ze swoim, można powiedzieć, sąsiadem z celi, opowiada niektóre historie i dzieli się nimi. Mówi na przykład najbardziej taka wstrząsająca historia, którą opowiedział, to jest los żony lekarza z Wałbrzycha, która była w zaawansowanej ciąży i zapłacili naprawdę bardzo duże pieniądze za to, żeby ona wydostała się do tej strefy amerykańskiej przez
granicę polsko-niemiecką, ale ten przerzut się nie udał. Woda w rzece była bardzo chłodna, ona próbowała przejść przez tą rzekę, no i dostała skurczy i się po prostu utopiła. I ten mąż, lekarz z Wałbrzycha, który dowiedział się, że żona utonęła, że zginęła w takich okolicznościach, popełnił samobójstwo, więc to jest bardzo, bardzo tragiczna historia, której gdyby nie te opowieści spisane z celi, no nigdy może byśmy się nie dowiedzieli nawet o losach tej rodziny. Ciekawe, skąd oni mogą mieć tyle wiadomości o mnie. Z czasów, jak jeździłem do Kłodzka, to nawet mój ubiór się zgadza. Buty oficerskie, bez kapelusza, zarzutka w kratki. Jakbym jechał jak oberwaniec, to prędzej by na mnie zwrócono uwagę. Od paru miesięcy musieli za mną chodzić. Nic dziwnego, że mnie tak pompują. Naczelnik na mnie stołek zepsuł. Straszne, teraz przeżywam czasy. Zarzuca mi śledczy 47, 8 i 9. Wszystko już podpisałem, nawet to, czego nie zrobiłem. Teraz już nic nie zadaję. Jutro wybijam klapę, a jak mnie dziś nie zawołają, to jutro poproszę, aby mnie doprowadzono do śledczego. Przeproszę i wszystko opowiem. Trudno, trochę siebie zakopię, ale może będę miał lżej. Może to i wygram i pójdę wcześniej do więzienia. A jak pan już wyjdzie, to o coś pana poproszę, panie kochany, żeby pewne towary odebrać od jednych katolików i od jednych partyjnych Żydków. Pan się na moje pełnomocnictwo powoła, bo panu ufam. Oj tak, panie kochany. Posługiwano się również osobą, która donosiła z celi. I było ich co najmniej dwóch. Jeden miał pseudonim Elektryk, drugi miał pseudonim Strzała. I z tych doniesień, właśnie szczególnie od tego Strzały, bardzo dużo wiemy. Dodatkowo donoszę, że podczas ostatniego golenia się w sobotę Berezecki rozmawiał z kalifatorem, który go golił, ponieważ już kombinuje, jak tu fryzjerowi powiedzieć, żeby on porozumiał się z Henrykiem Wassermanem albo z Bolkiem Marcinkowskim. Proszę o odpowiednie zapobiegnięcie. Adam Berezecki został skazany na 4,5 roku, natomiast inwigilacja jego nie zakończyła się wraz z odbyciem kary i opuszczeniem więzienia. Był inwigilowany do 1954 roku, zbierano informacje, śledzono go, aż doprowadziło to do tego, że opuścił Polskę, wyemigrował. Powstanie Izraela, no to był ewenement po ponad 2000 lat, strzeszono państwo, no czy takiego zjawiska nie było w historii, no to też działało na mentalność, że będziemy teraz mieli swój kraj, swoją ojczyznę. Nie będziemy się tułali po tym świecie. No jednak ten Zachód był atrakcyjniejszy. Przecież Polacy też wyjeżdżali z Polski. Nie? Dzieje narodu żydowskiego są dosyć skomplikowane. Nie? Nigdy nie wiemy, jak to będzie.